24 pytania. Rozmowa poranka. A państwa i moim gościem jest Szymon Szynkowski-Felsenk, wiceminister spraw zagranicznych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Aktywny w mediach, bo aktywny w kilku ważnych sprawach międzynarodowych, o których będziemy rozmawiać w kolejnej części programu, ale zaczniemy od Parlamentu Europejskiego. Czego się pan spodziewa po tej kampanii wyborczej i czy zamierza pan objąć mandat eurodeputowanego, jeżeli znajdzie się pan na liście? Bo wczoraj Portal Niezależna donosił, że będzie pan miał czwarte miejsce na liście Wielkopolskiej. Podstawą naszej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego będzie wiarygodność. My tym pojęciem, niczym taką marką, możemy podstemplować nasz kontrakt z wyborcami na następne pięć lat, również jak chodzi o naszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, dlatego że dobrze wypełniliśmy ten kontrakt zawarty w roku 2015. Przypomnę, że była konwencja programowa w Katowicach latem 2015 roku, gdzie został przedstawiony program Prawej Sprawiedliwości do tego programu. Każdy może sięgnąć i może sprawdzić, jakie z założonych tam test zostały już w tej kadencji wypełnione. Jest ich bardzo dużo. Tych programów, które zostały wypełnione, począwszy od sztandarowego 500+, ale przez tą ostatnio wypełnioną Piątkę Morawieckiego. Przecież to był tylko rok, a pięć ważnych projektów zostało wypełnionych. Szereg innych rozwiązań, obniżenia podatków, ułatwienia dla przedsiębiorców, dla osób starszych wsparcie, dla rodzin wsparcie również. Więc to jest znak naszych rządów, że jesteśmy wiarygodni i w wyborach do Parlamentu Europejskiego tam również w tym ciele są ważne zadania do realizacji, chociaż oczywiście no, kluczowe sprawy dzieją się w polskim parlamencie. Natomiast w parlamencie europejskim trzeba dbać o to, żebyśmy nie byli na forum europejskim łajani, jak to mają pokusę niektórzy czynić, tylko żebyśmy przemawiali tam silnym głosem, żebyśmy bronili naszych racji. Dlatego muszą tam być wybrani dobrzy kandydaci, kandydaci, którzy też cechują się tym znakiem wiarygodności. Panie ministrze, czy bo mówi pan o tym, że mamy nie być łajani w parlamencie europejskim w przyszłości. chyba chyba europejskim wszyscy... nawet szerzej, nie nawet tylko w parlamencie. Szerzej, dobrze, wszyscy chcielibyśmy z pewnością tego, no ale mamy ostatnie nawet sygnały płynące z, z Rady Europejskiej, płynące z instytucji europejskich, że ten słynny artykuł siódmy, który służy właśnie do łajania Polski, wcale nie zostanie zawieszony i pomimo tego, że wiadomo, że są państwa, które zapowiedziały swoje weto i które nie zgodzą się na jego kontynuowanie, to jednak instytucje europejskie, Franz Timmermans zaznacza będzie je prowadził dalej. No i należy zakładać, że nic się nie zmieni w przyszłym Parlamencie Europejskim, jeśli ciągle te dwie siły będą Parlamentem Europejskim rządziły, choć jak wskazuje Guardian, niekoniecznie muszą rządzić samodzielnie w przyszłym Parlamencie Europejskim. No właśnie, jak będą wy wyglądały, jak będzie wyglądał układ w Parlamencie Europejskim po wyborach, to poczekajmy, bo tu może być dużo niespodzianek, jak sądzę. Natomiast jak chodzi o artykuł 7, to sygnały, które my odbieramy, są nieco inne sygnały od państw członkowskich bo też nie przesadzajmy, że tutaj osobą na zawsze, na wieki decydującą będzie pan komisarz Franz Timmermans. Pan komisarz Franz Timmermans prowadzi w tej chwili kampanię, chce zostać szefem Komisji Europejskiej. Niestety w ramach elementów tej kampanii również stosuje artykuł 7 wobec Polski. To jest bardzo smutne, że do rozgrywek politycznych w mojej opinii pan komisarz Timmermans tą procedurę wobec Polski wykorzystuje. Ale tutaj decydujący jest głos państw członkowskich, a w Wśród tych państw członkowskich jest coraz więcej takich sygnałów i pytań, po co ta procedura, do czego to ma prowadzić. Czy nie warto sobie dać z tym spokój, skoro rząd polski wypełnił wiele zaleceń w dialogu z Komisją Europejską? Czy to już nie ma charakteru politycznego? My wiele takich sygnałów odbieramy, a wymiernym też dowodem na te sygnały jest wczorajsza procedura, w ramach której nie odbyło się kolejne wysłuchanie na, na, na forum Rady Europejskiej, tylko odbyło się tak Tzw. Przedstawienie informacji, przedstawienie stanu rzeczy. To jest obniżenie rangi postępowania w ramach artykułu 7, i to jest taki sygnał też, że no, państwa członkowskie mają wątpliwości, czy aż taką rangę wysoką, jak do tej pory, powinno się tej procedurze nadawać. Panie ministrze, powiedział pan, że Franz Timmermans prowadzi swoją kampanię, jak rozumiem, wyborczą. Czy w takim razie Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, również prowadzi w tej chwili swoją kampanię polityczną? Mamy coraz więcej sygnałów co prawda nieformalnych, wypuszczanych przez media w Polsce o tym, że zamierza być liderem ruchu. Nawet ostatnio pojawiły się takie sugestie, że próbuje ściągnąć do swojego środowiska ludzi z Platformy Obywatelskiej, którzy niechętnie patrzą na władzę Grzegorza Schetyny wewnątrz tego środowiska, wszystko z myślą o wyborach może parlamentarnych, a być może prezydenckich, które po nich nastąpią. Myślę, że Donald Tusk taką kampanię prowadzi, chociaż w sposób mniej ostentacyjny niż Franz Timmermans, można powiedzieć, że zwiera szyki, bo mówi się o tym, że zamierza zainaugurować te swoje aktywne działania polityczne w czerwcu, to już takie bardzo, bardzo głośno o tym słychać. Ja mam tyle zadań, że nie zajmuję się kampanią wyborczą, ani Donalda Tuska, ani Franza Timmermansa zajmuję się ważnymi kwestiami dla Polski. No dobrze, ale to dopytam, bo mówi pan, że 4 czerwca zamierza ogłosić, faktycznie są tego rodzaju sygnały, ale czy... Czy przewodniczący Rady Europejskiej, który ciągle będzie pełnił tę funkcję 4 czerwca, powinien tego rodzaju gesty wykonywać i czy powinien nawet sugerować to, że jego działania mogą mieć charakter polityczny związany z wewnętrzną polityką jednego z państw członkowskich? Wie pan, to są standardy niestety w tej chwili, z którymi trudno się pogodzić funkcjonowania niektórych polityków na arenie europejskiej. Tak samo możemy powiedzieć, że wice-szef Komisji Europejskiej nie powinien kierować się czynnikami ideologicznymi i politycznymi w prowadzeniu pewnej procedury jasno określonej w traktatach, a Franz Timmermans w zasadzie już przestał ukrywać, że jego celem nie jest przeprowadzenie jakiejś formalnej procedury, tylko jego celem jest stawianie Polski nieustannie pod pręgierze. Bo on wówczas może się ubrać w szaty tego jedynego sprawiedliwego, który dba o przestrzeganie jemu bliskich i w jego definicji określonych zasad praworządności. To jest rzecz też bezprecedensowa i mnie bardzo martwi, że Unia Europejska, która ma przed sobą przecież wiele wyzwań i instytucje europejskie, które powinny się zajmować rozwiązywaniem tych wyzwań, wykraczaniem do przodu z jakąś wizją, z jakąś propozycją, z dyskusją, co zrobić z poszczególnymi kryzysami, z kryzysem migracyjnym, z kryzysem związanym z deficytem zaufania do instytucji europejskich tym się nie zajmują, natomiast zajmują się różnymi innymi rzeczami niekoniecznie do których są powołane? Panie ministrze, ambasador Szwecji wezwana została do polskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Pan ambasador, Pan ambasador został wezwany jak wyglądała ta rozmowa? Co? Czego Polska chce od y, królestwa Szwecji skoro sąd w Szwecji wydał decyzję o tym, że Stefan Michnik nie może być wydany Polsce, człowiek który y, oskarżony jest ścigany jest w związku z oskarżeniami o zbrodnie przeciwko ludzkości, czy zbrodnie komunistyczne. Po pierwsze przekazaliśmy panu ambasadorowi demarsz. To jest taki dokument, taka nota, w której państwo wyraża swoje stanowisko. W tym przypadku to stanowisko zawierało wyrazy oburzenia wobec tej decyzji sądu i odmowy wydania Stefana Michnika Stalinowskiego zbrodniarza na wniosek polskiego sądu polskiej prokuratury. W związku z tym, że taka decyzja zapadła, wskazaliśmy również, że ona. Stoi no i w naszej opinii w sprzeczności z prawem międzynarodowym, bo sąd szwedzki nie może tylko kierować jej państwo szwedzkie prawem krajowym, na które się powołuje, że uległa ta zbrodnia przedawnieniu. Zgodnie z prawem międzynarodowym, zbrodnie przeciwko ludzkości, a z takimi mamy do czynienia w przypadku Stefana Michnika, bo to jest człowiek, który odpowiada za 30 zbrodni sądowych, z czego kilka to udowodnione wyroki śmierci, które zapadały wobec niewinnych osób, Żołnierzy podziemia niepodległościowego w latach 50. więc jest to osoba mająca krew na rękach, zbrodniarz, który, nie uznając żadnych okoliczności łagodzących, wydawał wyroki śmierci na żołnierzy wyklętych, że taką osobę chroni postępowanie mówiące o przedawnieniu. Nie ma na to zgody. Prawo międzynarodowe mówi, że zbrodnie przeciwko ludzkości się nie przedawniają, że nie ma tu zastosowania zasada retroaktywności i wobec tego oczekujemy od Królestwa Szwecji wydania Stefan. Michnika zgodnie z naszym wnioskiem, albo osądzenia go na miejscu, bo to jest druga możliwość. A więc wyrazy oburzenia, wskazanie ścieżki prawnej, jaka powinna zostać zastosowana i oczekiwanie, że takie działania zostaną e, podjęte. To jest nasze zobowiązanie wobec ofiar i rodzin ofiar Stefana Michnika, który powinien ponieść odpowiedzialność. No dobrze, ale y, jeśli Królestwo Szwecji stoi na stanowisku takim i sąd orzekł, że te sprawy się przedawniły, to jakie my w ogóle mamy możliwości ruchu? Czy istnieją jakieś międzynarodowe organa, przed które można tę sprawę przed, przed którymi można tę sprawę podnieść, czy istnieją jakiekolwiek środki prawne, które mogą spowodować, że ofiary zamordowanych przez Stefana Michnika ludzi takich jak na przykład major Karol Sęk stracony w 1952 roku, czy tak jak na przykład torturowany pułkownik Stanisław Wecki, czy na przykład major Andrzej Czajkowski, w którego egzekucji uczestniczył Stefan Michnik. Co można zrobić? żeby faktycznie to się stało i żeby sprawiedliwości stało się zadość. Dobrze też, że pan redaktor czyta te nazwiska. Tych nazwisk jest znacznie więcej niż te trzy wymienione. Ja wczoraj również podczas rozmowy z panem Ambasadorem dłuższej rozmowy, kiedy przekazywałem demarsz. Czytałem nazwisko po nazwisku tych ofiar Stefana Michnika wraz z opisem, jacy to byli ludzie. Dlatego ta rozmowa też dłużej trwała, bo chciałem jasno dać do zrozumienia, że to nie jest jakiś, jakaś Osoba, co do której ciążą ogólne zarzuty, tylko która straciła po prostu konkretnych ludzi, która wydała na śmierć konkretnych ludzi bohaterów podziemia niepodległościowego i osoba po osobie pan Ambasador usłyszał, jacy ludzie ponieśli śmierć w wyniku wyroków wydanych przez Stefana Michnika. My w tej chwili oczekujemy działań od władz szwedzkich, ale równolegle analizujemy w naszym departamencie prawno-traktatowym w msz we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, jakie są jeszcze możliwości. Podjęcia działań międzynarodowych, aby odpowiedzialność dosięgnęła Stefana Michnika. To jest bardzo trudne. Rzeczywiście to jest ścieżka, która nie jest łatwa. Nie ma takiej oczywistej, prostej ścieżki dochodzenia tej odpowiedzialności, ale szukamy, bo uważamy, że naszym obowiązkiem jest uczynić wszystko, aby ta osoba odpowiedzialność poniosła. To jest, to jest mężczyzna w podeszłym wieku, więc nie ma gwarancji, że te działania ostatecznie okażą się skuteczne. Ale to nie jest żaden powód, żeby z tych działań rezygnować. Panie miszy, jak zareagował Pan ambasador na na te informacje, które pan przekonywał, tak po prostu, po ludzku, przecież no to jest obcowanie jednak z majestatem śmierci, to są ludzie, którzy zostali skazani za to, że walczyli o niepodległość swojego własnego państwa przez człowieka, który dziś jest obywatelem Szwecji, ale tych zbrodni dokonał w Polsce, na obywatelach Polski i no dziś w tej sprawiedliwości śmieje się w twarz za sprawą jednego z naszych partnerów w Unii Europejskiej, bo Szwecja jest takim partnerem. Pan ambasador w tej warstwie dyplomatycznej podtrzymał te argumenty, które my znamy. To znaczy, że sąd szwedzki jest niezależny, kieruje się prawem krajowym, w związku z tym ten wyrok zapadł i władze szwedzkie nie mają na niego wpływu. Ja ze swojej strony dwukrotnie podkreśliłem, że Szwecja jest związana prawem międzynarodowym jako kraj, nie tylko jako władza sądownicza, w związku z tym kraj ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa międzynarodowego, a naszym zdaniem, jest bardzo poważne pytanie, czy to prawo międzynarodowe nie jest właśnie naruszane wobec takiej decyzji. Natomiast po ludzku, jeżeli pan redaktor pyta, to miałem takie poczucie, że pan ambasador był poruszony tą sekwencją przedstawioną w zbrodni Stefana Michnika przeze mnie. No to na koniec tego wątku dodajmy, major Zef Zefiryn Mahal to jest człowiek, który został, wyrok został na nim wykonany, a o wykonaniu tego wyroku rodzina nie została. Została poinformowana. Można sobie odświeżyć, znaleźć w internecie listę nazwisk i listę ofiar Stefana Michnika. Przechodzimy do kolejnych tematów. Panie ministrze, pomiędzy Polską a Izraelem iskrzy ponownie wypowiedź ministra spraw zagranicznych Izraela o tym, że Polacy antysemityzm wessali z mlekiem. Matki, jakie będzie miała konsekwencje dla relacji pomiędzy Polską a Izraelem poza tym, co już się stało, bo wiemy, że Polska nie pojechała na szczyt V4, który w Izraelu miał być zorganizowany i ostatecznie nie został zorganizowany. Na razie mam takie poczucie, że każda godzina upływająca od tej wypowiedzi ministra Izraela Kacza jest godziną, która kompromituje samego autora tej wypowiedzi i stwarza problemy Izraelowi, bo proszę zwrócić uwagę, że w tej sprawie i to jest też dowód na skuteczność naszej polityki ostatnich. Miesięcy, niezależnie od tego, że ta sytuacja dzisiaj nie jest sytuacją komfortową, ale to, że padają głosy obrony Polski ze strony środowisk żydowskich, ze strony pani ambasador Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, ze strony wielu innych przyzwoitych ludzi, którzy nie godzą się na tego rodzaju fałszowanie historii, na tego rodzaju skandaliczne tezy, to jest dowód na to, że jednak wiele w ciągu tych ostatnich miesięcy i lat, się wydarzyło w warstwie edukacyjno-informacyjnej, i że dzisiaj nie można w sposób bezkarny zakłamywać historii II wojny światowej i szkalować Polski. Dlatego na te słowa powinna być reakcja władz Izraela. Ona już dość długo nie pada. My na nią cały czas oczekujemy, bo liczymy, że ważniejsze są dobre relacje polsko-izraelskie niż bieżący interes niektórych polityków w czasie kampanii wyborczej w Izraelu, bo tak odczytuję, że tym kontekstem są powodowane niektóre wypowiedzi. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie Polska dzisiaj ma problem. Dzisiaj problem ma Izrael z każdą godziną, która opływa bez przeprosin i bez odniesienia się do tych skandalicznych słów, bo na arenie międzynarodowej nikt Izraela z tymi tezami postanowionymi przez ministra Kacza nie broni, wręcz przeciwnie. One są dla samego autora i dla państwa Izrael kompromitujące. Departament Stanu w swoim stanowisku mówi o tym, że dwaj partnerzy Stanów Zjednoczonych, Izrael i Polska powinny się w tej kwestii dogadać jak polskie MSZ patrzy na to stanowisko. Bardzo dyplomatyczne stanowisko, jak rozumiem intencją tego stanowiska jest, żeby nie zaogniać sytuacji, natomiast głos pani ambasador Mosbacher jest bardziej jednoznaczny. E, oczywiście e, zgadzam się z tym stanowiskiem, że powinno dojść do porozumienia, ale żeby porozumienie było możliwe, no to jedna strona nie może e, obrażać bezkarnie i uważać, że nic się nie stało. No w tej sprawie niestety tą wypowiedzią stała się rzecz bardzo poważna, no i Musimy zacząć od tego, żeby skutki tej wypowiedzi zostały najpierw zniwelowane, a później, oczywiście, my jesteśmy zwolennikami dobrego dialogu polsko-izraelskiego w perspektywie na przyszłość. No ale on się musiałby opierać na prawdzie historycznej. To musi być fundament relacji wszystkich międzynarodowych, w szczególności tak, tak złożonej historii, jak w relacjach Polska-Izrael. Panie ministrze, kiedy śledzi się izraelskie doniesienia, analizy, które przeprowadzane są na temat relacji pomiędzy Izraelem a Unią Europejską, rzuca się w oczy coś, co mam Wrażenie w Polsce nie jest podnoszone wystarczająco głośno o problemie, jaki Izrael ma z Unią Europejską. Zresztą w samej tej wypowiedzi, w dalszej części wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela pojawił się taki głos, że Izrael wcale nie jest izolowany w Unii Europejskiej, bo próbuje nawiązać kontakty z poszczególnymi mniejszymi państwami w Unii Europejskiej, ale wewnątrz Unii Europejskiej istnieje bardzo silne lobby, bardzo silna grupa, która no, stara się nawet w pewnym sensie dyskutować na temat Możliwości ograniczania pewnego rodzaju rozwiązań handlowych pomiędzy Izraelem a Unią Europejską w związku ze stosunkiem Izraela do problemu palestyńskiego. A to oznacza, że Izrael potrzebuje partnerów w Unii Europejskiej, którzy mają inny stosunek do tych, do tych spraw. Na ile ten element jest dla nas, dla Polski, elementem nacisku w negocjacjach, w rozmowach z Izraelem, na ile to jest szansa do no, w pewien sposób nakłonienia Izraela do, no choćby przeprosin za tę sprawę, ale chyba mam wrażenie, w ogóle szerzej do zmiany podejścia do Polski przynajmniej niektórych polityków, którzy w Izraelu rządzą albo chcą rządzić. Każdy kraj, który chce wzmacniać swoją politykę międzynarodową, powinien dbać o to, by mieć możliwie dobre relacje z wieloma partnerami, oczywiście nie kosztem swoich interesów czy kosztem tak jak, jak niektórzy by chcieli pewnie, e, uznawania, że nic się nie stało, jeżeli padają takie wypowiedzi jak wypowiedź ministra Kacza. No my oczywiście nie możemy tego zostawić bez reakcji, dlatego tutaj reakcja była jednoznaczna. Natomiast e, e, Mam takie poczucie, że w toku rozognionej kampanii parlamentarnej, kampanii wyborczej w Izraelu jest szereg polityków, którzy nie czują odpowiedzialności za słowa i po prostu są gotowi położyć interes również własnego państwa na ołtarzu własnego zwycięstwa wyborczego, ale to, że tak powiem, no nie najlepiej o nich świadczy. Panie ministrze, w Unii Europejskiej, aby zablokować pewnego rodzaju decyzję, potrzebna jest pewna kwalifikowana większość państw, ale jednocześnie pewna kwalifikowana większość obywateli żyjących wewnątrz Unii Europejskiej. W tym sensie polskie stanowisko w tym konflikcie może być dla Izraela bardzo ważne. Mamy prawie 40 milionów mieszkańców, prawie 40 milionów obywateli i ten głos naszego państwa może być bardzo istotnym punktem w zablokowaniu jakichś decyzji politycznych, które mogłyby być w przyszłości wycelowane w Izrael, a wiemy, że tego rodzaju dyskusje są prowadzone w unijnych instytucjach. Bierzemy to pod uwagę? Rozmawiamy o tym z naszymi partnerami? Oczywiście, że te argumenty, są używane, ale my też nie chcemy opierać naszych relacji z innymi państwami członkowskimi na zasadzie szantażu, tylko na zasadzie przedstawienia argumentów, dla których wspólnym interesem są dobre relacje oparte o kilka podstawowych zasad. Tymi podstawowymi zasadami powinna być zawsze obrona polskich obywateli za granicą, prawda historyczna, dobre relacje handlowe oparte na wolnej konkurencji. I jeszcze kilka ważnych kwestii, od których nie odstąpimy w imię e, tylko poklepywania się po plecach, bo tak wyglądała polityka zagraniczna jeszcze kilka lat temu, ale ta polityka zagraniczna się zmieniła. E, I to myślę e, dzisiaj e, ci, którzy próbują e, powiedzieć, że oto e, nie wiem, e, Polsk, z winy Polski jest kryzys w relacjach z Izraelem, e, no, e, no narażają się na śmieszność, głęboką śmieszność, bo e, jest dość jasne i widać to z tych głosów krytyki płynących z całego świata. Że to napięcie zostało wywołane konkretnymi wypowiedziami polityków, i w tej chwili po stronie Izraela jest konieczny pewien ruch, żeby doprowadzić do normalizacji tej sytuacji. Panie minister, 30 sekund do końca tej rozmowy. Norweska Polonia staje w obronie praw dzieci i konsula doktor, doktora Sławomira Kowalskiego, uznanego w Norwegii za persona non grata. Czy ta sprawa będzie miała jakiś ciąg dalszy? Konsul został, no, jest już w Polsce, ale czy ta sprawa będzie miała jakąś kontynuację polityczną? Ona musi mieć kontynuację polityczną, bo ten problem nie zniknął wraz z konsulem Kowalskim, wbrew temu co chciałyby władze norweskie. Urząd Barne Vernet, bardzo kontrowersyjnymi swoimi decyzjami, wymierzonymi w wielu obywateli, nie tylko polskich, ale także wielu innych państw, także własnych obywateli, budzi od lat kontrowersje. Protestował przeciwko temu nie tylko konsul Kowalski, który domagał się zachowania właściwych procedur, co nie zostało uszanowane, a był bardzo skuteczny i dlatego był solą w oku niektórych. Instytucji norweskich został uznany za persona non grata, ale jest szereg innych dyplomatów, którzy zmagają się w procedurach z urzędem Barnevernet. Mamy tu wsparcie wielu innych państw i konsul, który pojedzie na miejsce konsula Sławą Mirakowalskiego, jest już szkolony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będzie jasno zadaniowany. Ochrona interesów Polaków i polskich rodzin ma być fundamentem i to jest wartość bezwzględna. Nie będziemy tej wartości w żaden sposób odpuszczać. O czym mówił nasz gość Szymon Szynkowski-Felseng. Bardzo dziękuję. Dziękuję wiceminister spraw zagranicznych. To jest Polskie Radio 24. Trwa poranek 24. Zostańcie Państwo z nami.